Moim gościem dzisiaj jest pan Marcin Białecki z Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z panem Marcinem spotykamy się dzisiaj, bo jest kilka dobrych powodów właśnie do tego, żeby porozmawiać. Jednym z takich jest wiadomość o tym, że zaczynają się otwierać teatry, opery w Polsce, no i można będzie gości witać u siebie na żywo. Panie Marcinie, jak ta wiadomość została przez was przyjęta? Zdaje się, że długo oczekiwana informacja. Oj, tak, długo i to niejednokrotnie, bo byliśmy otwierani i zamykani parę razy, ale tym razem cieszymy się tym bardziej, że otwarcie przyspieszyło o jeden tydzień, więc już w przyszłym tygodniu będziemy mogli zaprosić publiczność do nas, żebyśmy mogli się spotkać znowu na żywo. Radość jest olbrzymia, ponieważ przede wszystkim zespoły artystyczne no, bardzo ciężko znosiły pandemię. Dla nich no, normalne jest to, że wychodzą na scenę i spotykają się z publicznością, a nawet jeśli gramy online, nawet jeśli gramy specjalnie, tworzymy treści internetowe, no to nigdy nie jest to to samo, co jednak spotkanie na żywo, więc długo oczekiwaliśmy, ale to jest jakby sam okres pandemii, nie jest problematyczny tylko i wyłącznie ze względu na to, że nie możemy przyjmować publiczności, bo to jest oczywiście zupełnie inny harmonogram prób, to jest oczywiście zupełnie inne stworzenie repertuaru, zamiana repertuaru po to, aby ten repertuar mógł być bardziej odpowiedni właśnie w kwestiach pandemicznych. Czasem jest to cięcie orkiestry, zmniejszenie liczby osób w chórze i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to bardzo duże wyzwanie, myślę, że dla każdej instytucji kultury. I no, cieszymy się, że pomimo, że cały czas te obostrzenia pandemiczne są, czyli 50% publiczności, cały reżim sanitarny, ale jednak w końcu będziemy mogli chociaż się z tą publicznością spotkać. Radość ogromna. Uściślimy, to otwarcie będzie 21 maja, to możliwość przyjmowania gości na żywo będzie 21 maja. Jesteście gotowi z repertuarem, żeby przyjąć publiczność? Mam przyjemność powiedzieć, że tak, jesteśmy gotowi, bo już 22 maja możemy publiczność zaprosić. Co prawda nie do samego naszego teatru, ale zaraz obok, czyli do Auli UAM, to jest 100 metrów od nas, właściwie po sąsiedzku, i możemy zaprosić publiczność na no, coś niesamowitego, bo na koncert symfoniczny, który poprowadzi maestro Jacek Kasprzyk. To jest też ciekawe, bo zanim ten lockdown tutaj ostatni wszedł, to był ostatni koncert również z maestro Jackiem Kasprzykiem, który wystawialiśmy u siebie, czyli można powiedzieć, że przed zamknięciem maestro i po otwarciu również zaczynamy maestrem i będzie to niesamowity koncert w repertuarze chociażby Preludium Lohengrina, pieśni Straussa w wykonaniu Iwony Sobotki, która również jest gwiazdą światowego formatu, więc wszystkich fanów muzyki symfonicznej najwyższej jakości, no to mogę zdecydowanie na ten koncert zaprosić. A to dopiero początek. A proszę powiedzieć coś więcej na temat innych wydarzeń w teatrze. 2 czerwca, już 2 czerwca kolejny będzie koncert symfoniczny, tym razem pod batutą maestro Marco Guidariniego, czyli też właściwie, no myślę, że sława międzynarodowa. Tym bardziej się cieszymy, ponieważ maestro Guidarini będzie również prowadził orkiestrę w trakcie naszej największej premiery, która odbędzie się w lipcu, czyli Strasznego Dworu, więc wszyscy, którzy chcieliby poznać tego wspaniałego dyrygenta, no to mogą właśnie 2 czerwca udać się na koncert, ale tutaj mogę zaskoczyć wszystkich, że mówi się, że no czerwiec to dla oper i teatrów jest koniec sezonu, a my jeszcze mamy zaplanowane 3 premiery tak naprawdę operowe i operowo-baletowe. Pierwsza z nich 5 czerwca, która odbędzie się, będzie to Don Pasquale, ale Don Pasquale w dosyć nietypowej wersji. Jeśli są tutaj wśród Państwa fani Krzysztofa Cicheńskiego, młodego reżysera, który no, zaskakiwał już nie jeden raz, w zeszłym roku chociażby u nas jego spektakl Izolacja, czyli spektakl o pandemii, na czasy pandemii, bardzo dosyć głośno było ten spektakl i zyskał dosyć sporą przychylność zarówno wśród widzów, jak i krytyków. No to właśnie rusza z Don Pasqualem, ale będzie to Don Pasquale, który jest połączony jakby z myślę znanym serialem
o tytule Dynastia. Jeśli ktoś oglądał Dynastię i zna Dynastię, no to będzie się czuł jak u siebie w domu. Więc no nietypowy Don Pasquale, dosyć ja mały. Ja oglądałam Dynastię. Oglądała pani, no to... No jak najbardziej. No to proszę teraz, no to Don Pasquale w sam raz będzie, jeśli była pani fanką, no to, to myślę, że będzie się pani czuć jak u siebie w domu. W sumie dosłownie w domu, no bo inscenizacja też będzie się odbywać właśnie w rezydencji. To jest pierwsza rzecz, już 5 czerwca. Zaraz potem, po 12, mamy wieczór baletowy Ślady, który będzie tak naprawdę powrotem do przeszłości baletu Teatru Wielkiego, ponieważ nasz balet tutaj poznański ma bardzo wielu zasłużonych tancerzy i choreografów i chcieliśmy właśnie w ten sposób wraz z Robertem Mondarą, naszym kierownikiem baletu, przypomnieć właśnie tą twórczość. Więc jeśli ktoś się tym interesuje lub po prostu lubi dobry balet, to Ślady będą właśnie dla niego. No a już 9 lipca największa premiera naszego sezonu, czyli Straszny Dwór Stanisława Moniuszki w zupełnie nowej interpretacji, w zupełnie nowej aranżacji i w interpretacji nie byle kogo, ponieważ no, reżyserką tego Strasznego Dworu, który będzie u nas wystawiony, jest Ilaria Lanzino, czyli taka no, młoda reżyserka, ale z olbrzymim już dorobkiem. Zwyciężczyni European Opera Directing Prize, czyli bardzo, bardzo takiej zasłużonej nagrody. No, orkiestra będzie prowadzona, jak wspominałem, już przez maestro Marco Guidariniego. No i myślę, że po Parii i po Halce będzie to kolejny moniuszkowski spektakl, na który warto będzie zwrócić swoją uwagę. Spektakle opery poznańskiej zostały dostrzeżone też na świecie. Ostatnio odbyło się wydarzenie International Opera Awards. No właśnie, tam duży sukces Teatru Wielkiego z Poznania. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat, bo jedna z nagród przypadła wam. Tak, udało się zyskać jedną nagrodę. Ten tydzień jest dla nas bardzo łaskawy, jeśli chodzi o dobre informacje, bo i otwarcie wcześniejsze i właśnie w poniedziałek 10 maja było rozdanie nagród International Opera Awards. Takiej jednej z najbardziej, chyba mogę użyć ze spokojem tego słowa, prestiżowych nagród, jeśli chodzi o nagrody operowe. Nagroda jest dosyć młoda, bo rozdawana od 2012 roku, ale jednak zrzesza bardzo takie szacowne jury i myślę, że tutaj jest się czym pochwalić. Byliśmy nominowani w 3 kategoriach. Dzieło odkryte na nowo i to była właśnie Paria. Był nominowany za reżyserię Graham Wick, czyli reżyser Parii, który u nas gościnnie Parię właśnie wyreżyserował, oraz za odkrycie roku, czyli Dariusz Przybylski jako kompozytor, który u nas komponował muzykę do Angelego. No i z tych 3 nominacji udało nam się uzyskać nagrodę właśnie dla Parii, czyli naszego spektaklu z 2019 roku. Spektaklu, który no, poruszył bardzo wiele osób i dosyć sporą debatę wywołał, ale spektaklu, który najwyraźniej świetnie sobie z próbą czasu tych 2 lat poradził, bo o Parii jest cały czas głośno. W zeszłym roku otrzymaliśmy 4 nagrody muzyczne imienia Kiepury i również 3 z nich przypadły właśnie dla tego spektaklu. Więc, przepraszam, 4 z nich przypadły dla tego spektaklu, a 5 była na naszej tancerki baletowej. Więc Paria, myślę, że jest to nagroda bardzo zasłużona, ponieważ mnóstwo pracy zostało w nią włożone i jest to spojrzenie na naszego Moniuszkę w bardzo współczesny, międzynarodowy sposób. To jest opera o temacie społecznym, który myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. I to zostało dostrzeżone, dlatego właśnie w kategorii dzieło odkryte na nowo, bo dzieło, które rzadko jest wystawiane. To nie jest Halka, to nie jest Straszny Dwór, tylko to jest dzieło Moniuszki, które raczej tak rzadko na scenie się pojawia, a tutaj nie dosyć, że się pojawiło, to pojawiło się w takiej interpretacji, w takiej formie, że myślę, że każdy, kto mógł obejrzeć Parię i ją widział albo jeszcze zobaczy, będzie nią na pewno poruszony i na pewno zostanie mu długo w głowie. Tutaj też dobra informacja dla naszych widzów, dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, dla mieszkańców Chicago, ponieważ Parię można obejrzeć przez internet zupełnie za darmo. Dokładnie tak, dokładnie tak. Parię można oglądać cały czas. Jeszcze przez jakiś czas będzie można ją oglądać
Na naszej stronie internetowej wystarczy właśnie wejść na www.opera.poznań.pl i tam jest zakładka spektakle online i właśnie tam można parię zupełnie za darmo sobie obejrzeć. Nie jest to oczywiście spektakl, obejrzenie spektaklu na żywo, ale i tak był ten spektakl nagrywany w taki sposób, żeby na współczesne standardy no, mógł każdego zadowolić, więc jest to właściwie, można powiedzieć, format filmowy. Ogląda się go jak dobry film, więc serdecznie polecam. Szykujecie też nową ofertę online. Wkrótce można będzie oglądać nowe spektakle. Kilka słów na ten temat możemy poprosić? Oczywiście. Tak, przez cały okres pandemii właściwie nasza opera próbowała, myślę, że z bardzo pozytywnym skutkiem, działać i nie zniknąć całkowicie, więc mieliśmy cały czas ofertę online. W zeszłe wakacje otwieraliśmy nasze archiwa, można było zobaczyć starsze spektakle i co jakiś czas wrzucaliśmy też streamingi na żywo naszych mniejszych koncertów. I było tego całkiem sporo, każdy mógł to sobie oglądać za darmo bądź za drobnymi opłatami, ale już niedługo, mam nadzieję, że naprawdę już niedługo, ruszamy z nowym serwisem VOD, na którym właśnie te wszystkie zebrane spektakle nagrane będziemy upubliczniać i będzie można po prostu mieć dostęp 24 godziny na dobę, czy to na smartfonie, czy też na jakimś wielkim telewizorze, jak to woli, oglądać nasze opery, nasze balety czy nasze koncerty. Wszystko w jakości HD, Full HD i wszystko nagrane z jak największym tutaj precyzją, żeby ten odbiór był, przypominał chociaż oglądanie opery na żywo. Zachęcamy więc wszystkich do śledzenia strony internetowej www.opera.poznań.pl. Tam wszystkie informacje, tam najświeższe informacje, tam również pojawią się też zapowiadane właśnie przez Pana spektakle online, więc zachęcamy do wejścia na stronę internetową. A ja w tym momencie bardzo Panu dziękuję za rozmowę, no i gratuluję tych sukcesów, no i fajnie, że możecie w końcu przyjmować gości na żywo. Ja tylko przypomnę, że moim gościem był Pan Marcin Białecki z Teatru Wielkiego Imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.